Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy z Olą i kontynuujemy sobie terapię. Terapię, którą zaczął Patryk i którą możecie zobaczyć w linku poniżej. Ale my sobie przejdziemy do ruchu, ponieważ na to, co zrobił Patryk, teraz musimy wdrożyć ruch, tak żeby zaadoptować pewne tkanki, wprowadzić tam ruch, no bo co nam po tym, że rozluźnimy sobie wszystko? Jak mamy tu na przykład sportowca, który czynnie będzie aktywnie uprawiał jakikolwiek inny sport i musi zaadaptować te tkanki i przygotować je do działania. Ale my sobie zobaczymy, jak to generalnie wszystko u niej się rusza. Jako część naszego kursu bardzo mocno skupiamy się na ruchu i na terapii manualnej w ruchu. Tak jak mogliście zobaczyć u Patryka, Patryk nie pracował z nią biernie, ale już czynnie wprowadzał pewne ruchy i można było zaobserwować różne dysbalanse. Tak samo możemy sobie zaobserwować. Interesować nas będzie tutaj, jak poszczególne segmenty współpracują ze sobą. Dlatego poprosimy naszą podopieczną, żeby tu sobie robiła tyło i przodopychylenie, ale takie ambitne. Hop, hop. Kurde, nauczyła się nam wcześniej. Troszeczkę więcej tego przodo i tyło pochylenia było w tym przypadku z klatki piersiowej. Przejdźmy sobie do czworaka i zrobimy sobie to samo. Ja będę chciał, żebyś ty teraz na czworaka wypinała dupkę i podkulała ją pod siebie. Ok. I tu już możecie zobaczyć, co będzie nam się działo. Zatrzymaj klatkę i tylko sama dupka. Zobaczcie, że nawet jak ma ruch, to ona bardzo mocno chce go zaangażować z klatki piersiowej. Więc co robimy w takiej sytuacji? Ja sobie ją regluję na chwilkę tutaj. Hop, pokazuję jej, że słuchaj, na początek poddychaj sobie w moje ręce. Dokładnie w tym miejscu. Hop, hop. Fajnie pracujesz mi w dolną rękę, a chciałbym, żebyś popracowała w górną rękę teraz. O, właśnie. Potrzebujemy pobudzić te struktury. Oddech do tego nadaje się najlepiej, dlatego zaczynamy sobie od tego, żeby ona nauczyła się tutaj w tył oddychać. Tutaj nam ogólnie powinna się pojawić troszkę większa kifoza, ale do tego przejdziemy sobie za momencik. Na razie zostawiamy jej w takiej pozycji, w jakiej ona sobie tam funkcjonuje, jaką sobie przyjęła od razu, a następnie zaczynamy samo przodo i tyło pochylenie. Tak? Czyli ja sobie tu trzymam, a ją proszę, żeby zaczęła robić samą miednicą. Oczywiście to jest początek naszej drogi, ona to szybko powinna załapać. Jest osobą, która aktywnie uprawia sport, więc kontekst ciała ma bardzo dobry. Tylko ja muszę wskazać i teraz patrzę sobie, które segmenty są zabetonowane, żeby ten ruch przebiegał dokładnie w tym miejscu. O, właśnie. I tyle. I w drugą stronę. O, właśnie. Cyk. I cyk. Jest coraz lepiej, tylko jak idzie w tylne pochylenie miednicy, to ewidentnie tak bardzo chce zaangażować klatkę piersiową. Dajmy jej na momencik to, czyli zagarb się, nie? W drugą stronę. Jeszcze możesz się tutaj, o, takiego garba. I teraz garbik tak zostanie, a ty teraz pracujesz sobie miednicą. Mhm. O, właśnie. Ja automatycznie czuję, jak tam mięśnie brzucha pracują. One, jak na taki prosty ruch, pracują troszeczkę za mocno. Dlatego mówimy naszej podopiecznej, słuchaj, jedziemy jak na skrzyni biegów, tylko nie na piątce, tylko na jedynce na razie. To mają być bardzo subtelne ruchy. W ogóle nie powinny tutaj energii zużywać, więc staramy się, żeby tu w ogóle pod moimi palcami nic się tak mocno nie napinało. Tam po prostu mamy ostre to napięcie. I poczekaj, i teraz wejdź w tylne pochylenie. Hop. I oddychaj teraz szeroko w moje ręce. O, właśnie. I spokojnie. Wdech i wydech. I postaraj się, żeby ten prosty brzucha się wyluzował totalnie. Mhm. Jesteśmy w pozycji, która jest odwrócona, ale ona nie ma podniesionych kolan, więc automatycznie jej mięśnie brzucha powinny być rozluźnione. A tutaj mamy dosyć srogie napięcie. Dlatego hop. I spokojnie oddychaj. O, właśnie. I luz. I nie napinaj tego mięśnia przy wydechu, dobra? Hop. I luz. Zostawiasz go tak subtelnie, luźniutko. Hop. Hop. Podkul jeszcze bardziej. O, właśnie. Ale nie napinaj mięśni i spokojnie jeszcze sobie pracujemy. Troszeczkę więcej oddechów pod brzusze. O, właśnie. I zobacz, on już się zaczyna powoli luzować. Ale daj mu jeszcze więcej luzu. Hop. I podkul. Pośladki. Mhm. I teraz tak. Ja sobie trzymam. Czujesz moje palce? Dobra. I teraz ja trzymam tu palce, a ty starasz się je zbliżyć do siebie. Mhm. O, właśnie. Hop. I tyle. I w drugą stronę rozluźniasz. O, właśnie. Ja sobie wybieram odcinek, w którym było najbardziej zapotentowane. Hop. I powoli rozluźniamy z kontrolą. I znowu zbliżamy.
moje paluszki? Ekstra. Fajnie, już ten odcinek jest lepiej. Troszeczkę sobie zsunę spodnie i jedziemy troszeczkę niżej. Jedziemy? OK. I zobacz, ten ruch poszedł tu. Ja chcę tutaj. Oczywiście ona może nie wiedzieć, o co chodzi, więc musimy na początku sensorycznie pobudzić to miejsce. Być może nawet taka spokojna praca manualna tutaj nam się przyda. Hop. Pobudzimy sobie czuciowo. Ekstra. I teraz hop. I znowu oddalasz i przybliżasz teraz. Przybliżasz, przybliżasz. O, właśnie teraz fajnie. Hop. I oddala. Tak, dokładnie tak. Cyk i cyk. Mhm. I jeszcze raz. Super. No i w ten sposób już tutaj więzadełka nam się odblokowują. Hop. Hop. Mhm. Ja sobie teraz trzymam z tej strony, troszeczkę jeszcze z prawej, minimalnie. Hop. Mhm. Dobra. I zobaczmy teraz. Ja cię tu trzymam, a ty pracujesz tylko miednicą. Hop. I podkulenie. No i śmiało. Jedna. Druga. Elegancko. Już ten ruch zaczyna wyglądać dużo płynniej. I teraz chcielibyśmy przejść do tego, że hop, przesuwasz. Robimy podkulenie, wypięcie. No i śmiało. Cyk, cyk. Tu gdzieś nam ucieka ten płynny ruch. A spróbuj w drugą stronę. Mhm. W tą stronę idzie dosyć spoko. I dawaj jeszcze raz w drugą. Mhm. Tu nam się gubi. OK. Dobra. I przesuń tutaj. I teraz wejdź pod, dokładnie pod to napięcie tyło pochylenia, ale tutaj. Tak jakbyś chciała ten kolec zbliżyć. O, właśnie tutaj. Mhm. I znowu. Ja sobie tutaj chwilkę popracuję. Podkulam i wypinam pośladek. O, właśnie. I po skosie podkulam. Mhm. Ekstra. I teraz wjeżdżamy znowu w ruch. Hop. Mhm. Mhm. I wypięcie. I podkulenie. OK. Teraz ci przesunę tutaj. I tutaj podkulamy. O, właśnie. I hop. Mhm. Ekstra. Hop. I znowu hop. Jak najmniej klatki, same pośladki. Chcemy uruchomić cały dół tutaj, żeby każdy segment względem każdego umiał ze sobą pracować. Dobra, przejdziemy sobie do kolejnego ćwiczenia, gdzie również będziemy z miednicą, ale już będziemy to integrować z tylną taśmą, bo wiemy, że generalnie osłabienie też szło po całej lewej nodze, więc musimy ją zaangażować do tego ruchu. Pokażemy Wam najpierw pozycję tutaj, w jakiej pływała nasza podopieczna. Także pokażę, jak wyglądał cały ruch. Dobra? Hop. Cyk. I zobaczcie, ona bardzo dużo była na tej nodze. I zrobimy sobie sprawdzenie. Porównamy sobie prawą i lewą stronę, ale zaangażowanie tutaj grupy kulszowo-goleniowej. Chcemy zrobić taki wykrok. Hop. Mhm. Tu jest siła. Sprawdźmy, co się dzieje na lewej. Najpierw zacznijmy od podstawy. Wciskasz mocno nogę. OK. I spróbuj troszkę niżej. I utrzymamy. Ja cię przytrzymam, a ty spróbuj przytrzymać. Hop. I tyle. Aha. Kiszka, co? Dobra. Dlatego zaczniemy sobie od prostego ćwiczenia. Twoje zadanie będzie napierać na maksa w podłoże. Kolanko troszeczkę zrotujmy do wewnątrz. Stopę tak samo, zgięta. Wciskasz na maksa ją, wiesz, tak jakbyś chciała podkulić. I teraz tak. Ja ci dam, bo nie mamy tu żadnego oporu, więc ja będę twoim oporem. Daj drugą rączkę. Napieraj na mnie, tak żeby się zaktywował brzuch. Dwójeczka. Napieramy na moją dłoń. Angażuje nam się tłocznia brzuszna. Wciskamy piętę w podłoże. Stopa jest zaangażowana grzbietowo. Chcemy ją podciągnąć pod siebie maksymalnie. I pracujemy sobie. Podkulamy miednicę. I staramy się w osi tutaj ładnie zapracować tym segmentem. Ja sobie daję palce, żeby czuć, że to, co chcę, nam się napina, klatka nam się nie rusza. Możemy się tu zagarbić, bo prawdopodobnie będzie nam w jej przypadku trochę łatwiej pracować nad tylnym i przednim pochyleniem. I staramy się wzmocnić całą grupę tylną i dodać ruch. Ja sobie tutaj jeszcze będę przechodził, utrudniał, hop i luźno. I teraz kolejna rzecz, na którą musimy się zaadoptować, bo wiemy, że tam jakieś takie tematy stawowe były, no to będziemy sobie robić bardzo prostą rzecz. Zobaczcie, trochę Jedi, magia, pojawia się nam dziewczyna trochę niżej. I teraz chodź sobie, stań obok mnie. Twoje zadanie to będzie
tą nogę wciskać na maksa w podłoże. Drugą, lewą. Mhm. Ja sobie zobaczę, czy to jest troszeczkę ci jeszcze niżej muszę dać. Tak, żebyśmy mogli miednicę ułożyć neutralnie. Hop, i teraz na maksa chcesz pokonać tutaj łóżko. Hop, starasz się bioderka utrzymać w neutralnej pozycji. I teraz angażujesz, hop, tłocznię brzuszną. I teraz troszeczkę mniej napięcia tutaj i znowu idziemy sobie w tyło i przodopochylenie. Hop, hop, ale nie tracisz napięcia tutaj. To łóżko musisz wgnieść w podłogę. Nie wyjdziemy stąd, dopóki łóżko nie będzie w podłodze. I idziemy. Hop. Hop. Mhm. Hop. Hop. I w ten sposób od bardzo prostych ćwiczeń izometrycznych i wprowadzania ruchu w miejsca dysfunkcyjne będziemy sobie adaptować i będziemy wychodzić już do ruchów globalnych, bo nie możemy zbyt długo być w takich mega prostych, uproszczonych wzorcach ruchowych. Na początek jednak musimy te struktury, które, wokół których była dysfunkcja, zaadoptować, wzmocnić, wprowadzić tam odpowiednie wektory, ruchy i w zależności od tego, czy była dysfunkcja bardziej stawowa, więzadłowa, powięziowo-mięśniowa, będziemy troszeczkę inne tutaj działania wprowadzać. Dlatego jeżeli jesteście tym zainteresowani, no to koniecznie zapraszam Was na nasze szkolenie z Patrykiem, gdzie omówimy sobie szczegółowo, jak wprowadzać terapię manualną, techniki manualne w ruch i jak potem tym ruchem wychodzić, dawać zadania domowe i tworzyć sobie fajną jednostkę treningową. Dlatego to szkolenie jest zarówno dla trenerów, jak i terapeutów, masażystów, wszystkich tych, którzy pasjonują się ruchem, ciałem i chcą usprawniać ludzi. Także widzimy się wkrótce.